Witam w dziewiątej części kursu na temat pracy z normal mapami w blenderze, w której będę chciał przeanalizować grupę nodów, którą pokazałem w części ósmej. Grupę, która służy do składania efektów działania dwóch normal map. Metoda, która tutaj jest zastosowana, tak jak wspomniałem, została opublikowana na blogu selfshadow.com w artykule Blending in Detail. Tutaj dla zainteresowanych pełna ścieżka do tego artykułu. Tutaj mamy nazwiska autorów. W tym artykule przedstawione są różne metody miksowania normal map. Jedne lepsze, drugie gorsze. Pokazane są wady, zalety, podstawy teoretyczne każdej z metod. A pod koniec artykułu panowie pokazali własną metodę, która się nazywa Detail Oriented, albo inaczej Reoriented Normal Mapping. Jest to metoda polegająca na tym, że wektory jednej normalmapy są obrócone o kąty, które są wyrażone wektorami drugiej normalmapy. Do tego, żeby to wszystko zadziałało, panowie zastosowali algebrę kwaternionów. Bardzo tajemniczo to brzmi, ale nie przejmujmy się w tej chwili. Spróbuję to wyjaśnić w następnej części. Generalnie widać, że dosyć skomplikowaną matematykę tutaj mamy jakieś symbole, które praktycznie zrozumiałe są jedynie dla matematyków. Ale pod sam koniec artykułu autorom udało się doprowadzić te wszystkie wyliczenia do takiej postaci, do czegoś takiego, co jest do okiełznania dla osoby, która przeciętnie zna matematykę, chociaż być może nie do końca, dlatego że pamiętajmy, ten artykuł skierowany jest głównie do deweloperów, więc nie należy się dziwić, że ostateczny wzór, ostateczna formuła, która jest zastosowana. Została przedstawiona w jakimś języku programowania, w tym przypadku w języku HLSL, co dla nas nie ma większego znaczenia. Dla nas najważniejsze jest, czy to jesteśmy w stanie w jakiś sposób zrozumieć, a przede wszystkim czy jesteśmy w stanie to wszystko przekształcić na język nodów. No i oczywiście jesteśmy, ale na początek musimy zrozumieć parę pojęć, które tutaj są użyte, jakichś dziwnych komend. Na przykład widzimy dość często pojawia się coś takiego jak float 3. I co to jest takiego? Jest to pewien rodzaj zmiennej. W każdym języku programowania, jak wiemy, możemy różne wartości zapisywać w postaci zmiennych. I jeżeli zmienna jest rodzaju float 3, popatrzmy sobie na całą tę linijkę tutaj. Mamy float 3, T, co oznacza, że w tej chwili jest zadeklarowana taka zmienna. Co to znaczy zadeklarowana? To znaczy, mówimy, ok, od tej pory za każdym razem, kiedy będę używał litery T, będzie to oznaczało, że mam do czynienia z czymś rodzaju float 3, i ta zmienna będzie miała taką wartość, jaka jest określona po znaku równości. Więc float 3, co to za rodzaj zmiennej? Jest to zmienna, która zawiera w sobie trzy liczby. W tego rodzaju zmiennej możemy na przykład zapisać kolor. RGB, trzy liczby albo wektor XYZ. ABC. W sumie w ogóle nie ma znaczenia, jakich liter użyjemy dla określenia każdej z trzech liczb zawartych w tej zmiennej. W tej linijce mówimy, że T będzie oznaczało zmienną, w której zawarte są trzy liczby i akurat w tym przypadku użyte jest N1, które zostało w jakiś sposób zadeklarowane wcześniej. Generalnie dla nas N1 oznacza pierwszą normal mapę, każdy z pikseli tej normal mapy N2, które jest użyte w drugiej linijce, oznacza drugą normal mapę. I tu wracamy do pierwszej linijki, jeżeli mamy coś takiego, n1.xyz to będzie oznaczało, że trzy wartości zawarte w tej zmiennej N1. Będą od tej pory określane jako x, y, z. I teraz tutaj mamy n1x, y, z musi zostać przemnożone przez kolejną zmienną rodzaju float 3, i tutaj po prostu są wpisane te trzy liczby: 2, 2, 2, co oznacza, że x ze zmiennej n1 musi zostać przemnożone przez 2, y z tej zmiennej również przez 2 i z z tej zmiennej również przez 2. Przez 2. Jakbyśmy chcieli bardzo szybko przełożyć to na język nodów, jest to dosyć proste. Wystarczy dodać sobie Color Mix RGB i do pierwszego wejścia czegoś takiego wbijamy sobie po prostu naszą pierwszą normal mapę. Oczywiście, wiadomo, faktor musi być ustawiony na 1. Jak chcemy odtworzyć tamten kawałek wzoru, to po prostu tu do. Drugiego wejścia musimy wpisać te wartości, które tam są zawarte, więc 2, 2, 2. Oczywiście tam w tamtym wzorze jest użyte mnożenie, czyli multiply, więc musimy zmienić blend type na multiply. Liczby stąd z tych wartości zostaną przemnożone przez liczby stąd, które właśnie sobie tu wprowadziliśmy. Więc widzimy, że ten wzór to wszystko jest dosyć łatwe do tworzenia. Przemnażamy przez. 2, 2, 2, a potem dodajemy do tego minus 1, minus 1, 0. Mamy zadeklarowaną zmienną T, potem tutaj mamy zmienną U, ona również ma postać float 3 i w zmiennej U zawieramy drugą normal mapę przemnożoną przez minus 2, minus 2, 2 po dodaniu czegoś takiego 1, 1, minus 1. Następnie w trzeciej linijce jest zadeklarowana kolejna zmienna i ona, jak widać, używa właśnie tych dwóch T i U, Przepuszcza je przez jakieś dziwne tutaj historie typu dot, t przecinek u, potem coś jest od tego odjęte, ale do tego wrócimy za chwilę. Na początek na szybko stworzymy sobie t i u. Chciałbym cały czas widzieć ten wzór, dlatego tutaj sobie przesuńmy, a tutaj połączmy te przestrzenie i tu zmieńmy na note editor Shift F3. Usuńmy tę grupę, wyobraźmy sobie, że jej jeszcze nie ma. My ją dopiero tworzymy, więc tutaj mamy naszą pierwszą normal mapę, jej wartości RGB. Tutaj drugą, czyli to co wychodzi stąd to jest nasze N1, to co stąd to jest nasze N2. Więc teraz pierwsza linijka, mamy N1 razy 222, prosta sprawa, Color, Mix RGB, Blend Type Multiply, wpinamy pierwszą normal mapę N1, zmieniamy. Faktor na 1 i tu wpisujemy po prostu 2, 2, 2. Następnie musimy do tego dodać takie coś minus 1, minus 1, 0. Więc możemy sobie zduplikować tego noda, zmienić blend type na add, bo dodajemy i teraz bierzemy to, wpinamy tutaj i tu spróbujemy sobie wpisać te wartości minus 1, minus 1, 0, więc tu dajemy do R minus 1. No i właśnie okazuje się, że mamy problem, dlatego że Ujemnej wartości nie możemy tu wprowadzić, ale na to jest dosyć proste obejście. Możemy dodać konwerter combine RGB albo combine XYZ. Dodajmy sobie XYZ, dlatego że w sumie to my działamy na wektorach i tu spróbujmy wprowadzić te wartości -1, -1, 0, więc tu minus -1. Też okazuje się, że się nie da, ale to też jest do obejścia, bo do tego, do x, do y i do z możemy coś wpiąć, na przykład input value, a do value możemy tutaj wpisać cokolwiek chcemy, na przykład minus 1 i to będziemy mieli dla x. -a. Zduplikujmy sobie to, też mamy minus 1, więc to będzie nasza wartość x. Wbijamy to tutaj. To będzie nasza wartość Y, wbijamy tutaj, chociaż nawet nie musimy drugiego noda używać, bo w sumie te wartości są takie same, więc tę samą wartość wbijemy do Y. Z może pozostać na 0 i teraz to, jeżeli sobie wepniemy do drugiej kieszeni, do drugiego wejścia naszego Mix Node, gdzie mamy Blend Type ustawione na Add, to na wyjściu tego wszystkiego będziemy mieli dokładnie odtworzony ten wzór. I teraz u robimy dokładnie tak samo jak t, więc nie będę się tutaj powtarzał. Żadnej nowej techniki tutaj nie użyłem. Wartość u mamy na wyjściu tego noda. Więc teraz zrobimy sobie r i zaczniemy od tej części, co oznacza, że musimy wziąć t, czyli wyjście tego noda, i przez coś musimy to przemnożyć. Więc weźmy sobie któregoś noda mnożącego, i do pierwszego wejścia wepniemy sobie t, a do drugiego musimy wpiąć dot. -u, czyli dot product z dwóch wektorów. Dot product, czyli iloczyn skalarny. Istnieje taki dziwoląg w matematyce wektorowej. Wynikiem iloczynu skalarnego jest pojedyncza liczba. W Blenderze możemy to uzyskać przez dodanie noda VectorMath, gdzie zmieniamy operację na dot product. Mamy to tutaj jako trzecia pozycja. I wynik dot product jest tutaj w tym szarym wyjściu. Czyli nie podpinamy tego, tylko podpinamy to. A mamy mieć dot product z T i U, więc tutaj kolejność jest z tego, co kojarzę, istotna. Więc bierzemy sobie T, wpinamy do pierwszego, U, wpinamy do drugiego. I tu mamy dot product, czyli wepniemy sobie to tutaj. I ten kawałek mamy odtworzony i teraz od tego musimy coś odjąć. Więc weźmiemy ten mix node, zduplikujmy go sobie i zmieńmy operację na subtract, czyli od tego... Musimy odjąć coś takiego u przemnożone przez coś. Więc znowu musimy mieć jakieś mnożenie, tym razem bierzemy u i U przemnażamy przez wartość z wektora t. W związku z tym musimy sobie nasz wektor t rozbić na kanały, to zróbmy konwerter Separate XYZ i wepnijmy sobie to wyjście tu, nam jest potrzebna wartość z, którą sobie tutaj wepniemy. I tu w tym nodzie mamy. To, a to musimy odjąć od tego, czyli wpinamy sobie to tutaj do drugiego wejścia. I tu na końcu mamy odtworzoną tą Ostatnia operacja, którą musimy wykonać, to jest normalize. Co to znaczy normalize? Wektory, jak wiemy, mogą mieć różne długości, a celem tutaj jest uzyskanie wektora, który ma długość 1. Jeżeli przeprowadzimy normalizację wektora, będzie to oznaczało, że jego długość zostanie zmieniona, skrócona czy wydłużona do jednego, natomiast kąt się nie zmieni. I normalizację również robimy nodem Vector Math, więc możemy sobie tego noda wziąć i po prostu zduplikować, z tym, że musimy zmienić operację na Normalize i tutaj mamy coś takiego, jako ostatnia pozycja. W przypadku Normalize nic nie trzeba wpinać do drugiego wejścia, drugie wejście jest po prostu pomijane, więc bierzemy to, wpinamy tutaj i na wyjściu, tutaj na niebieskim wyjściu tym razem, mamy wynik tych wszystkich operacji. Tak to wygląda. Z tym, że niestety, jeżeli weźmiemy wzór, który pokazałem, tak jeden do jednego, to nie mamy żadnej kontroli nad siłą tych Normal Map. One nie zostały w żaden sposób przepuszczone przez Normal Map Node, a mi jednak zależało na tym, żeby to przekształcać właśnie tym konkretnym nodem, ponieważ w nodzie Vector Normal Map, o tego noda mi chodzi, mamy. Suwak, który się nazywa Strengths i ja bym chciał mieć do niego dostęp. W związku z tym ja przeliczyłem ten wzór, co nie było jakieś hipertrudne. Tu na dole mamy oryginalny wzór, a tutaj na górze ten przekształcony przeze mnie. Merytoryczna różnica między nimi polega na tym, że w tym wzorze N1 i N2 to są wartości RGB Normal Map wzięte bezpośrednio, natomiast tutaj, jako N1 i N2, musimy wpiąć. Normal mapę przepuszczoną już przez noda NormalMap. W jednej z poprzednich części dokładnie wyjaśniałem co Normal Map node robi. On bierze wartości RGB, przemnaża je przez 2, a potem od wyniku odejmuje 1, co powoduje, że zakres od 0 do 1 jest przekształcany na zakres od minus 1 do 1, czyli dokładnie taki zakres w jakim poruszają się wektory normalne. I ja sobie napisałem kilka równań, rozwiązałem je. Generalnie wynik, który mi wyszedł, mamy odzwierciedlony tutaj na górze. I jak widzimy, trzecia linijka tutaj, gdzie deklarujemy sobie zmienną r, jest dokładnie taka sama, jak ta trzecia linijka we wzorze oryginalnym. Tak samo później musimy przeprowadzić normalizację, tak samo i tutaj. Więc to się nie zmienia, jedynie wyliczenia tych wektorów t i u są inne, ale Również tu żadnej innej magii, oprócz tej, którą pokazałem wcześniej, nie ma, więc nie ma sensu, żebym to odtwarzał. W tym momencie mogę po prostu sobie wziąć moją grupę Ciach, i teraz rozwińmy ją sobie, tab. Teraz tu na dole wyświetlę sobie ten przeze mnie przeliczony wzór, czyli ten, i tu jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że to to jest dokładnie odtworzenie tego nowego wzoru i niektóre wartości sobie wypuściłem poza grupę, więc tutaj mamy group input. No i wiadomo, musimy wpiąć pierwszą normal mapę, jej siłę, drugą normal mapę, jej siłę. Ten wzór zaczyna się od tego momentu, kiedy te normal mapy zostały przepuszczone już przez normal map node. Ja jeszcze tu dla zabezpieczenia, nie wiem nawet czy to jest konieczne, ale dla bezpieczeństwa jednak to zrobiłem, zanim wpuszczę te wektory w cały ten bazel, który tutaj jest postanowiłem je wcześniej znormalizować. Być może ta operacja nie jest konieczna. Nie wiem. Uznałem, że lepiej jest to zrobić. Dalej mamy odtworzenie po prostu wzoru i teraz wynik tych wszystkich operacji mamy na wyjściu tego noda, ale ja chciałem mieć dwa wyjścia naszej grupy, więc zwińmy grupę. Zobaczmy, tutaj mamy wejścia, więc to nie powinno nas zaskakiwać. Pierwsza normal mapa i jej siła, druga normal mapa i jej siła. I tu na wyjściu mamy wektor, który wpinamy sobie do naszych shaderów, ale ja jeszcze chciałem mieć dostęp do tych samych wektorów, ale w ten sposób przekształconych, jak to jest zapisywane w obrazie. Dzięki czemu mogę na przykład sobie zduplikować tego noda i wpiąć jedną normal mapę, drugą normal mapę, potem to wpiąć sobie tu, a tu wpiąć trzecią normal mapę, więc mogę miksować trzy normal mapy, cztery, pięć, albo jeszcze więcej, to nie ma najmniejszego znaczenia, a żeby stworzyć to wyjście, to po prostu wektory, które tutaj mam na samym końcu, to są jakieś wektory z zakresu minus 1,1, muszę je przekształcić na liczby z zakresu od 0 do 1, więc przemnażam to przez 0,5, więc tutaj mam mix node multiply blend type i jako wartości drugiego wejścia dałem sobie 0,5, 0,5, 0,5, więc to przemnażam, przez jedną drugą, a potem dodaję do tego jedną drugą, czyli 0,5. Więc tu znowu mamy 0,5, 0,5, 0,5, add, blend type, i gotowe. I to sobie wpiąłem do tego drugiego wyjścia mojej grupy. I to w zasadzie byłoby na tyle. Odtworzyliśmy sobie w elegancki sposób cały wzór, który panowie nam zaprezentowali. W następnej części to już będzie. Czysto teoretyczna część wyjaśnię mniej więcej na czym polega algebra kwaternionów, bo właśnie tej algebry panowie użyli, żeby to wszystko wyliczyć, a warto wiedzieć, że kwaternionów my używamy, jeżeli robimy cokolwiek w 3D, nawet jeżeli nie mamy tego świadomości. Także tych, którzy jeszcze nie mają dosyć teorii, zapraszam do obejrzenia części dziesiątej.